Dziękuję bardzo. Dwa wykłady literaturoznawcze, a jednocześnie dwa nieco różne języki myślenia o humanistyce, bo patrząc nie tylko na ten wykład, Ryszard Nycz lubi używać takich pojęć jak laboratorium, oczywiście w takim wydaniu laturowskim, prawda? Lubi tłumaczyć nam, na czym polega inwencyjność humanistyki, że jednak możemy mówić o innowacyjności, inwencyjności, odkrywczości. Lubi taki język, a jednocześnie pokazuje myśl znanego jeszcze przedwojennego kulturoznawcy, że poznanie kultury jest także kulturą. Z kolei profesor Markowski, jak już sugerowałby sam tytuł, język nauki w swojej wizji humanistyki widziałby niechętnie. Może będzie zaraz protestować. Chciałem zapytać może o wspólne punkty, wspólne miejsca tych dwóch języków myślenia czy mówienia o humanistyce. Właśnie ten, który by się zbliżał do takich konceptów jak laboratorium, prawda, jak sieć, jak innowacyjność, i z drugiej strony właśnie takie pojęcia eliminował. To znaczy usiłuje panów profesorów poróżnić troszkę, mimo że... Ale my się nie różnimy. No właśnie, chciałbym na ten temat od tego zacząć. Znaczy nie różnimy się, jak sądzę, w tym, że obydwaj myślimy o kulturze, nawet jeśli Ryszard nie używa tego słowa, a ja go być może nadużywam, w kategoriach egzystencjalnych, a mianowicie takich, które eliminują naszą obcość wobec środowiska, w którym żyjemy. I konieczność tworzenia dystansu, który potrafiłby dostarczyć elementarne warunki do skonstruowania pewnego modelu wiedzy. Jak sądzę, tutaj się nie różnimy, dlatego że ten model, o którym Ryszard opowiadał, przeciwko któremu kultura traktowana powinna być jaka czasownik, jest właśnie tym modelem, powiedziałbym, abstrakcyjnym. To znaczy takim, który oczyszcza wszystkie niepotrzebne dodatki, które ewentualnie można by tolerować tylko wtedy, kiedy składałyby się na taką łatwo dającą się odrzucić łuskę, pod której wyglądałoby jądro jądro rzeczywistości. O, tak, takie, jaką ona jest. Więc myślę, że tutaj, zresztą nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nie różnimy się tutaj w ogóle w tych kategoriach. Różnimy się jedynie. I to jest coś, co jest dodatkowym argumentem na naszą korzyść, że używamy innych języków do tego, żeby opisać podobny fenomen. Co z kolei świadczy o tym, jak różnie można konstruować swoje wypowiedzi na temat pozornie wydawałoby się tych samych rzeczy, które oczywiście będą troszkę inne za każdym razem, kiedy przyniesiemy swoje własne oprzyrządowanie. Dlatego, że chyba tym także, co nas łączy, jest to, że traktujemy dyskurs, za pomocą którego mówimy o świecie, jako narzędzie, które powinno nas jakoś skutecznie wobec świata nastawiać. Prawda? Prawda, tak mógłbym powiedzieć. Rzeczywiście, chyba to nie tylko nas łączy, ale to jest powszechniejsza cecha myślenia i pisania dzisiaj, mianowicie indywidualne słowniki, no, egzystencja, prawda, to doświadczenie. Coś podobnego, ale konotacje bywają też rozmaite i stąd biorą się trochę inne punkty widzenia, które trochę inaczej profilują przedmiot w rezultacie, to jest fakt. Ale z drugiej strony, to chyba wszyscy są świadomi, że nie jest tak, żeby te przedmioty były całkowicie zamknięte w tych słownikach. One się przekładają na inne słowniki. One nie należą, nie są wewnętrznym, ich byt nie zależy tylko od tych słowników. Taka mała uwaga o tym laboratorium, bo akurat tekst jako laboratorium, prawda, i pisanie, to jest w moim przypadku związane z tym, że chciałem zaktywować starą tradycję zajęcia się czymś, czym się dziś nikt nie zajmuje, czyli tak zwanym procesem twórczym, ale też potraktować
To, co robimy na co dzień i zawodowo, czyli pisanie tekstów, jako nasze właściwe laboratorium. I niedawno przeczytałem jakiś wywiad z Feynmanem, tym fizykiem wybitnym, którego ktoś zapytał, jak on to robi, że gotowe koncepcje przelewa na papier. On mówi, nie przelewam. Pisanie jest dla mnie właśnie właściwą pracą w przestrzeni, której wypracowuję swoje koncepcje. One nie istnieją wcześniej, zanim przystąpię do pisania. Mi się wydaje, że to jest ogólniejsza prawda, że mało opisana, że to, co robimy, ma charakter w gruncie rzeczy taki eksperymentalno-laboratoryjny i nie jest to coś, co jest jedynie dyskurs, pisanie, konstruowanie tekstu, nie jest jedynie takim neutralnym medium czegoś, co jest gotowe, uprzednio spełnione i tylko mniej czy bardziej adekwatnie przenoszone, prawda, do czytelników czy w druku. Więc tu się tak zwierzam, tłumacząc z tego, co mnie tutaj zaintrygowało. A w takim razie humanistyka to nie przelewki, można by powiedzieć. Można powiedzieć, że to nie są przelewki, chociaż to, co robimy najczęściej, to właśnie mieszamy jedno z drugim i z trzecim, więc przelewamy, żeby wytworzyć ten bukiet, który wydaje nam się ekwiwalentem egzystencjalnego doświadczenia. A to skoro humanistyka to nie przelewki, określamy ją w jakiś sposób negatywny, prawda? Chciałem zapytać o taką ulubioną definicję humanistyki, którą można by było wyłowić z istniejących dyskursów na jej temat. Czy byłaby to na przykład, piszesz o tym w książce, między innymi definicja Rortiego, pragmatyczna, czy byłby to sposób myślenia o humanistyce Marty Nussbaum, powiedzmy, gdzie takie najważniejsze pojęcia to siła krytyczna, empatia, wyobraźnia. Chciałem o to zapytać obu panów profesorów właśnie, jak określiliby dzisiaj swoją koncepcję humanistyki, jakie by były słowa klucze do tej koncepcji. Tu mówię o książce Michała, ale też przecież w istniejących publikacjach Ryszard Nycz bardzo często mówi o łączącym dyscypliny pojęciu tekstu. Też oczywiście specyficznie rozumianego, nie autonomicznie, nie w taki tradycyjny sposób, ale właśnie to by było może jedno z takich kluczowych pojęć bliskiej tobie wizji humanistyki. Chciałem właśnie o to zapytać, jak rozumieć dzisiaj humanistykę, jakie byłyby słowa klucze? I to takie pytanie też, które patrzę tutaj w stronę naszej publiczności, ponieważ chciałbym później się w Państwa stronę przemieścić i zachęcić do zadawania pytań, żeby nie była to dyskusja tylko w gronie literaturoznawców. No to może ja bardzo krótko, nie mam żadnej wymyślonej definicji. Przypominam sobie, że jesteśmy w trakcie festiwalu, który się odbywa pod auspicjami księdza profesora Hellera, który ostatnio napisał książkę, że jest także humanistą. Trochę przesadzam oczywiście, ale w tytule. I to już ksiądz profesor Heller stał się prekursorem nowej tendencji, którą obserwuję od jakiegoś czasu, kiedy tylko spotykam się na jakichś dyskusjach z biologami, medykami, fizykami, matematykami, to zaczynają dyskusję od tego, że oni też są humanistami. I co uważają za argument likwidujący wszelkie dyskusje na temat humanistyki. Właśnie. Więc to jest trochę niebezpieczna tendencja, choć racjonalne uzasadnienie tego jest. Mój taki najprostsza obserwacja, którą by trzeba natychmiast obwarować zastrzeżeniami, to taka, że naukowcy ściśli zajmują się rzeczami, które są, że tak powiem, a my tymi, które nie tylko są, ale mają znaczenie. I tu jest problem. I tu jest problem, z którym musimy sobie radzić. I stąd czasem to pojęcie tekstu, które być może trzeba by zastąpić czymś innym, ale no, jesteśmy w tym świecie, w którym widzimy znaczenia, tworzymy znaczenia, konstruujemy znaczenia, owijamy znaczeniami w przedmioty fizyczne i innych osobników. I to jest coś, co próbujemy nieustannie rozszyfrowywać. Ja się z tym całkowicie zgadzam. I z tego powodu pamiętacie Państwo o
książkę Sokala i Brickmonta na temat, po polski tytuł, w sensie postmodernistyczne bzdury tej książki. I oczywiście cała rzecz była oparta na jednym zasadniczym nieporozumieniu, które wynikało z nieumiejętności rozróżnienia między tymi dwoma porządkami, o których Ryszard mówił. Mianowicie Sokal powiadał, że tym wszystkim, którzy powiadają, że teoria grawitacji jest jedynie społecznym konstruktem, proponuje, żeby wyszli z okna na 20 piętrze. Oczywiście jest to argument bezsensowny, dlatego że wszyscy ci, którzy mówią o społecznej konstrukcji nauki, nie mówią o tym, że rzeczywistość przestaje istnieć i że jej obiekty są wyłącznie przez nas konstruowane, tylko mówią o tym, że to, w jaki sposób je badamy, ma wpływ na to, jak je widzimy. I na tym polega ta społeczna konstruowalność przedmiotów nauki. I to wydaje się dzisiaj już właśnie powinno wydawać się bezdyskusyjne, że mówimy o tym, że proces badania ma wpływ na uzyskane wyniki, ale jednak okazuje się, że nie jest, jeśli się weźmie te dodatkowe konsekwencje. W związku z czym zgadzam się z Ryszardem, który mówi, że można mówić, jak rzeczywistość wygląda, jaka jest, ale można też mówić o tym, jakie ma znaczenie. I wówczas pojawia się dużo problemów nad definicją znaczenia, co włączymy. Pytanie jest, co włączymy, jakie obszary naszego doświadczenia włączymy w zakres pojęcia znaczenia. Jeżeli mówimy o nadawaniu znaczenia na przykład, to na przykład które z naszych władz chętnie umieścimy w polu nadawania znaczenia, a które wykluczymy. Czy tylko nasz umysł nadaje się do nadawania znaczeń, czy także coś więcej. Czy nasze emocje nadają znaczenia. Badania nad emocjami pokazują, że to właśnie w taki sposób świat staje się znaczący. Nie poprzez to, że kierujemy naszą uwagę naszego umysłu na świat i dzięki temu on otrzymuje od nas znaczenia, tylko że jesteśmy częścią złożonej interakcji, w której nie tylko my ze światem, w którą nie tylko my ze światem wchodzimy, ale my z innymi ludźmi, my z naszą przeszłością, my z naszą przyszłością. I to jest proces niesłychanie skomplikowany, który teoria nauki zdawała się przez długi czas pomijać, wyłączając całą tę skomplikowaną, jak ja nazywam, sferę egzystencjalną, samego procesu badania. Oczywiście można mówić, że nie ma tego przedziału między humanistyką i naukami ścisłymi, ale wydaje mi się, że tak jak słusznie Ryszard mówi, przedstawiciele nauk ścisłych przyznają, że są naukowcami, że są humanistami tylko po to, żeby więcej na ten temat nie rozmawiać. Bo mimo wszystko zakładają kompletnie inny światopogląd. Wydaje mi się, że tu różnice światopoglądowe są bardzo często nie do przekroczenia. I w związku z tym także zgadzam się z Ryszardem, kiedy mówi, że istnieje wiele sposobów definiowania humanistyki. Między innymi po to napisałem swoją książkę o humanistyce, żeby pokazać, że właściwie co kilka stron można dać inną definicję humanistyki oraz, że nie istnieje jeden język definiowania humanistyki. Dlatego spróbowałem od różnych stron, nie tylko od strony amerykańskiego pragmatyzmu, ale też od strony francuskiej, od kilku różnych. Dlatego, że nie wydaje mi się, aby tu istniała że nie istnieje tutaj złoty środek na uzyskanie ostatecznego rezultatu, który nie podlegałby weryfikacji. Czyli też nie chcesz powiedzieć o takim ulubionym dyskursie, Nie mam żadnego ulubionego. A twoja polityka wrażliwości, bo rozumiem, że to jest jakaś formuła rozumienia humanistyki. Polityka wrażliwości, skąd się wzięła? Z jakiej tradycji czerpie najchętniej? To jest tytuł, który wydawał mi się sprzeczny wewnętrznie, przynajmniej wedle dotychczasowych sposobów rozumienia polityczności i wrażliwości. Zwykle było tak, że albo się jest zaangażowanym w sprawę społeczną czy publiczną, albo się jest wrażliwym. Zresztą ten podział utrzymuje się, gdyby się obserwować politykę współczesną. A wydawało mi się, że należy połączyć dwa obszary ludzkiego doświadczenia, które właśnie są bardzo często traktowane jako rozłącznie. Przy czym przez wrażliwość ja rozumiem nie to, że ktoś jest wrażliwy, to znaczy, że się wzruszy, jak ogląda film, wzruszający film, tylko przez wrażliwość chciałbym rozumieć taką podatność czy skłonność do
zmiany perspektywy. Znaczy, że to jest możliwe, że nie jesteśmy zafiksowani, że nie jesteśmy raz na zawsze zaprogramowani w jednym języku, albo w jednej metodzie, albo w jednym dyskursie, że są takie momenty, w których możemy przejść, nie tracąc nic z własnej tożsamości, bo to jest kolejna rzecz, którą wydaje mi się, o której warto by mówić, mianowicie zagadnienie tożsamości, tego, który zajmuje się humanistyką. I to jest kwestia, która moim zdaniem nie identyfikuje przedstawiciela nauk przyrodniczych. Przedstawiciele nauk przyrodniczych nie zastanawiają się nad swoją tożsamością. Oni mają projekt do zrobienia i tak ma być. Natomiast nie zastanawiają się nad tym, kim są, robiąc to, co robią. Natomiast moim zdaniem humanistyka jest taką sferą działania, w której my nieustannie, nawet jeśli tego nie mówimy, zastanawiamy się nad tym, co robimy. I nieustannie właściwie mówimy, no a możemy coś innego zrobić. Ale oczywiście w pracy się nie zastanawiają, tak? Nie, oczywiście. Ja mówię o takim modelu podmiotu badającego, w którym się wcielamy, tak? Znaczy, ja się nie wcielam, ale to może źle by zabrzmiało. No zapytałem o politykę wrażliwości, a gdybym powiedział, że twoim modelem myślenia o humanistyce jest tekstowy świat, nawiązując do tytułu książki, która się ukazała jakiś czas temu, bo pewnie troszkę inaczej myślisz o tekście, a gdybym tak właśnie zapytał, czy tekstowy świat to jest jakaś formuła myślenia o humanistyce, która jest ci bliska? No tutaj niewiele się zmieniło, bo ten pomysł z poetyką doświadczenia to przyszedł mi do głowy 30 lat temu, że tak powiem, jest w pierwszej książce, a sens jest podobny i związany z tym, o czym wspominałem. Dopóki zajmujemy się znaczeniem, to na szczęście czy nieszczęście ciągle jest tak, wydaje mi się, że utekstawiamy te obiekty. Nie ma innego sposobu dobrania się do znaczenia niż zamienienie ich, obojętnie czy to będą ludzie, czy wydarzenia, czy procesy, jak na pewnego rodzaju teksty. I to była przesłanka do takiej formuły. Bo jednak sens jest pochodną czy konsekwencją właśnie tekstowego sposobu bycia, że tak powiem. Poza tym nigdzie indziej nie daje się zidentyfikować niż poprzez taką operację. Ale tak mi się przypomniało, jak słuchałem Michała, że ta wrażliwość to bardzo przypomina tą afekcję, o której starzy Polacy mówili, jako właśnie taką zdolność do zainteresowania tym, co zewnętrzne, prawda? Skłonność ku komu czemuś, co nie jest, nie prowadzi do zawłaszczenia, podporządkowania pojęcia w sensie opanowania, a co jest właśnie taką zgodą na to pozwolenie bycia temu czemuś, prawda? Czy przyjrzenie się za sprawą właśnie takiej bezstronnej ciekawości innemu życiu i innym wartościom, bo są wartościowe, bo są inne. Ja chciałbym tutaj dążyć dalej troszkę, bo w zasadzie kiedy mówisz o tekście nawet w trochę innym rozumieniu niż takie tradycyjne, autonomiczne, to chciałbym też zapytać od razu o językoznawstwo, które w zasadzie troszkę się odsuwa w takiej perspektywie, natomiast mimo wszystko gdzieś tam bocznymi drzwiami wraca, bo w twoich tekstach poświęconych właśnie tekstowemu doświadczeniu odwołujesz się na przykład do przestrzeni mentalnych Fauconniera, prawda, żeby nam pewne rzeczy wytłumaczyć. Więc o takie rzeczy chciałbym pytać. Ciebie chciałbym pewnie pytać o tę polityczność wrażliwości i też rozpajęczyć tę wrażliwość na istniejące dyskursy mówienia o humanistyce, bo przecież empatia w wykonaniu Nussbaum też ma wiele wspólnego z tym, jak myślisz o wrażliwości, prawda, w odniesieniu do humanistyki. Ale chciałbym się teraz przemieścić i Państwu oddać głos, ewentualnie wrócić do tych kwestii później, ale zapytać, czy Państwo chcecie odnieść się do tego, co usłyszeliśmy tutaj i czy macie jakieś pytania? Słyszę, ale nie widzę. Aha, tutaj jestem. A Pan tak. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana profesora Mycza.
Mówił Pan na początku swojego wystąpienia o tym, że wszystkich nas cechuje takie rozumienie kultury, w którym staje się ona w gruncie rzeczy jednoznaczna z innowacyjnością, z nowatorstwem czy z twórczością. I tak mnie zastanowiło to, że ten sposób rozumienia, który dla nas się jawi jako taki naturalny, jest w gruncie rzeczy też dany rozwojem kultury i jest stosunkowo młody, powiedzmy, wiązalibyśmy go, myślę, z przełomem romantycznym. Ta dawna kultura ceniła czy kładła nacisk na poziomie świadomym. Oczywiście innowatorstwo nie istniało, ale kładła nacisk bardziej na tradycję. I tutaj moje pytanie, czy widzi Pan, czy obserwuje Pan we współczesnej kulturze, czy w badaniach kultury jakieś przesłanki, które mogłyby sugerować, że ten obecny paradygmat oparty na innowacyjności czy twórczości może zostać wyparty, czy raczej on się już ustabilizował i zostanie z nami na długo? Dziękuję. Bardzo dziękuję. To ważne pytanie, a rzeczywiście niewiele o tym mówiłem, bo chciałem zrobić taką topografię problemową, żeby tak powiedzieć. Czegoś do obmyślania, czegoś się zabieram dopiero, więc nie jest to ustabilizowane. Historycznie pewnie rzeczywiście z romantyzmem ta kategoria oryginalności wtedy, prawda? Nowość raczej przypisujemy nowoczesności późniejszej, doszła do głosu, ale no, trzeba powiedzieć, że historycznie to czasownikowe rozumienie jest prymarne, że to, co mówi Arystoteles, prawda, o technaxein kai teorein, wynalazcze obmyślanie, by powstało coś z rzeczy, które mogą albo być, albo nie być. To jest to, co się dzieje w kulturze właśnie, prawda, to przeprowadzenie z tego potencjalnego stanu, o jego potencjalności dowiadujemy się ex post, do aktualności. To jest to, co jest kwintesencją kulturotwórczej działalności i to jest od początku, jak gdyby widoczne. Co do współczesności, myślę, że to nie prędko przeminie. Szczerze mówiąc, zresztą trochę celowo używam gdzie indziej tego żargonu administracyjnej nowomowy właśnie z kategorią innowacyjności, bo wydaje mi się, że trochę pomijamy okazję jako humaniści, żeby tutaj swoje miejsce jakoś obronić. Mamy swoje rozumienie i swój sposób, żeby tak powiedzieć, na tworzenie tego, co nowe czy innowacyjne i tutaj ta kategoria inwencji wydaje mi się najlepsza, choć ona oczywiście jest także obrosłą w historyczne znaczenie kategorią. Z drugiej strony istnieje terror też innowacyjności, prawda? Zmusza się nas do tego, że wszyscy muszą być kreatywni w każdym miejscu, w każdym czasie, przy każdej czynności. I efektem tego jest taki to jest rozmowa, znaczy temat na inną rozmowę, ale ten ideał kreatywności wytworzył tak, całą jakby kulturę, ja nie wiem jak to nazwać, tak jak się mówi o kulturze bakterii, prawda? Taki w tym sensie sposób zachowania, który jest też i terrorem, i przymusem, i przynosi tych nieoryginalnych geniuszy właśnie, którzy jedynie tasują już te klisze i te spetryfikowane wzorce wypowiadania w sposób, który w ich odczuciu zapewnia im kreatywną samorealizację, autokreację. No, pełno mamy takich terminów, które obsługują czy to koncepcje podmiotowości, jak autokreacja, prawda, czy sposoby zachowania, czy szukamy, i to jest nurt, który ciągle się nie wyeksploatował, tego, co jest osobliwością praktyki. Myślę o teorii praktyki Bourdieu, prawda, czy o tych sztukach działania, prawda, które pozwalają odsłaniać kreatywność konsumenckiego sposobu życia i tym podobne i tak dalej. Więc to jest problem, jak gdyby, problem naszych czasów, prawda, żeby coraz trudniej jest być rzeczywiście twórczym, nowatorskim i oryginalnym. Z drugiej strony rośnie presja, z trzeciej są tego rodzaju wymagania czy potrzeby. Każdy ma potrzebę twórczości, prawda? To
to, co ten bycie artystą i geniuszem przez 3 minuty, czy też przez 5 minut. Jest w historii dwudziestowiecznej kultury, nasila się taki proces, w którym ta kategoria się demokratyzuje, a z drugiej strony wzrasta jakby taka nakazowość, to nie jest dobre słowo, przymusza się nas do takiego działania, ze szkodą często właśnie dla respektowania czegoś, co jest skutecznym, tradycyjnie obliczonym działaniem. Ale tak czy owak, kreatywność, nowość, oryginalność ciągle pozostają zagadką i myślę, że to dalej musi być fascynujące. To, że coś jest twórcze, dowiadujemy się zawsze po fakcie, prawda? Nigdy wtedy, kiedy się tworzy, ani wcześniej. Jest to fenomen ciągle nieuchwytny i dlatego kuszący w analizie. Dziękuję. Bardzo proszę. Tak, ja mam tutaj taką uwagę, bo tak się składa, że jestem fizykiem, matematykiem. Jeden z panów profesorów powiedział, że ludzie zajmujący się naukami ścisłymi, tak zrozumiałem, zajmują się tym, co istnieje, a co nie ma znaczenia, a państwo humaniści zajmujecie się tym, co istnieje i ma znaczenie. Ja muszę zaprotestować przeciwko czemuś takiemu, ponieważ my jak najbardziej zajmujemy się tym, co istnieje i co znaczenie ma. Więc oczywiście każdy z nas, każda z osób, która się zajmuje dziedziną ścisłą i każda z osób, która się zajmuje państwa dziedziną, oczywiście na swój sposób może rozumieć frazę, że coś ma znaczenie lub nie. Prawda? Ja tylko podam taki przykład jeden, dość znamienny. Otóż w roku 1980 już nieżyjący matematyk francuski Benoît Mandelbrot odkrył takie bardzo dziwne zbiory, które no, dzisiaj nazywamy fraktalami. No, akurat pan profesor Pogoda miał wykład o fraktalach w ramach tego festiwalu Copernicus. Te zbiory mają bardzo ciekawą własność. Oczywiście mają wiele ciekawych własności. Myślę, że wiele z Państwa osób widziało te piękne wykresy, zbiory Mandelbrota, zbiory Julii i tak dalej. Ale między innymi mają taką własność wymiaru ułamkowego. No i ktoś mógłby wzruszyć ramionami, na co komu jakieś obrazki abstrakcyjne, matematyczne. Tymczasem dzisiaj fraktale, proszę Państwa, są używane w dziedzinie przetwarzania obrazów, na przykład, przykładowo. A to, jak Państwo na pewno się z tym zgodzą, ma jak najbardziej kluczowe znaczenie w diagnostyce medycznej i tak dalej, i tak dalej. Więc mówienie, że my się zajmujemy tym, co istnieje, a co znaczenia nie ma, jest, uważam, dość takie ryzykowne i karkołomne. Tyle chciałem powiedzieć przynajmniej na razie. Jeżeli będzie coś dalej w dyskusji, to mam nadzieję, że jeżeli będę mógł zabrać głos, to zabiorę. Dziękuję. To ja dziękuję za tę uwagę, bo ja jestem jej sprawcą, ale po pierwsze nie miało to mieć w ogóle żadnej intencji obraźliwej ani hierarchizującej. Wydawało mi się, że się odwołuje do takiego zdroworozsądkowego poglądu, który się utrzymuje, jak mi się wydawało, w nauce od jakichś 100 lat, no, między faktami i wartościami, prawda? To jest inny typ tego rozróżnienia. Mówienie, zajmowanie się tym, co istnieje, jest najbardziej fundamentalne, jakie może być. Osobliwością naszych przedmiotów jest właśnie ten ich status. One czasami nie mają tak mocnego fizycznego istnienia, natomiast przypisujemy im różne wartości. I to jest jak gdyby trochę różny sposób bycia. No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy wzięli pod uwagę teorię Heisenberga, chociażby, prawda, nieoznaczoność, to tu już ten komponent interpretacji, żeby tak powiedzieć, prawda, jest bardzo silny. Pewnie w przypadku fraktali, a więc nie wiem, czy mogę tak to zredukować, regularności tego, co się wydaje nieregularne, takie jednostkowe, prawda, takich mikro, prawda, jest tam taki komponent. To też istnieje, ten pierwiastek, ale szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem ten oporu przed uznaniem tego, że zajmowanie się fizycznymi właściwościami to nie jest mniejszej wagi działalność absolutnie, większej wagi, tylko że ona nie musi być uwikłana w interpretację, wartościowania,
uwzględniania subiektywnej relacji, prawda, podmiotu do tego. Tu się rodzą te znaczenia, o które chodzi. A nie chodzi o to, że to coś jest ważniejsze albo mniej ważne, bo oczywiście nie. To tyle. Dziękuję. Ja tylko dopowiem, że pan pomylił dwa różne zakresy. Pan mówi o użyteczności wyników badania, natomiast stwierdził pan, że jest to równoznaczne z tym, że coś ma znaczenie albo nie ma znaczenia. To jest potoczne rozumienie słowa znaczenie, natomiast my mówimy o takim rozumieniu słowa znaczenie, które jest bliższe słowa wartość. I tutaj o tym już pan nie mówił, dlatego że pan rozumiał to w nieco inny sposób. Może ja dodam, dziękuję za odpowiedź na mój komentarz, dodam taką anegdotę, ale proszę absolutnie z kolei teraz nie odnieść, że ja utożsamiam się z autorem tego powiedzenia, o którym teraz powiem, mianowicie wybitny brytyjski fizyk Ernest Rutherford, laureat Nagrody Nobla z chemii notabene, nie z fizyki, który wniósł ogromny wkład do mechaniki kwantowej, do fizyki atomowej, powiedział kiedyś tak, że cała nauka to jest fizyka, a reszta to jest zbieranie znaczków. No ale on był bardzo taki, że tak powiem, bardzo charakterny człowiek, także uważam, że przesadził, nawet jako fizyk zawodowy, uważam, że jednak Rutherford przesadził, zresztą również jako humanista, bo właśnie przyznam się szczerze w głębi duszy, że czuję się humanistą, można powiedzieć takim niedoszłym absolwentem kierunku historia, bo mnie historia zawsze interesowała, interesuje. Także jest oczywiście na pewno tutaj, można powiedzieć, istotna różnica w pojmowaniu przez humanistów, przez państwa, którzy się zajmują dziedzinami humanistycznymi rzeczywistości, a tym, jak my widzimy. Prawda? U nas to jest właśnie ta logiczna struktura, precyzja, dowód, zgodny z doświadczeniem i tak dalej, ale gdzieś tam właśnie notabene wczoraj i przedwczoraj była konferencja poświęcona granicom fizyki i kosmologii, gdzieś tam my czujemy, że te środki się kończą jakby, to znaczy dostępne nam narzędzia do badania zjawisk, no gdzieś tam mają swoje granice, więc absolutnie broń Boże wcale nie umniejszamy znaczenia dziedzin humanistycznych. Nie, ale my sami je umniejszamy i ja się chętnie zgodzę z tym, że my zbieramy znaczki, nic więcej. Ja tak. Też. Podobało mi się to. Już biegnę na drugą stronę sali. Ja bym chciała podzielić się taką myślą związaną w dużej mierze z tym, co mówił pan profesor Markowski, co powtórzył też teraz, że humanistyka jest niepotrzebna. Nie powiedziałem tak. No to jest wyjęte z kontekstu, ale... Bardzo mocno wyjęte z kontekstu i to jest nieprawda. Znaczy chciałam powiedzieć, że uważam, że eliminowanie nauk humanistycznych jest wręcz niebezpieczne. Wydaje mi się, że kreuje taką iluzję człowieka jako istoty fizjologicznej lub mechanistycznej i że w zasadzie nauki humanistyczne są tym, co mam wrażenie, że buduje jakąś sieć społeczną, że buduje możliwość interakcji czy rozwoju intelektualnego, emocjonalnego ludzi i sprowadzanie nauki tylko do tej grupy ścisłej, która jest rzeczywiście faworyzowana i która jest punktowana i która jakoś myślę, że ma dużo więcej możliwości rozwoju obecnie na uczelniach, jest niebezpieczne i że prowadzi do tego, że myślę wręcz zdrowie psychiczne człowieka tak na dłuższą metę może być zagrożone, dlatego że jakby sprowadzenie człowieka do roli tej mechaniczne jest po prostu nieprawdziwe. Człowiek się składa z tych dwóch części. To jest moment, w którym właściwie należy powiedzieć tak, że należałoby wygłosić tezę o obowiązywalności prawdziwościowej nauk humanistycznych. To znaczy pani mówi nieprawdę, mówiąc, że ja mu powiedziałem to, co pani powiedziała. Dlatego, że z jednego nie wynika drugie. Z tego, że że humanistyka nie powinna być nauką, nie wynika, nie może wynikać, tak jak pani sugeruje, że ona jest niepotrzebna.
To jest pomieszanie z poplątaniem i tak nie należy myśleć, a ja z całą pewnością tak nie powiedziałem. Zacząłem od napisałem książkę, która jest wielką obroną humanistyki przed między innymi przed tym, by traktować ją jako naukę, a więc żądać od niej to, czego ona nie może przynieść. Jedno nie wynika z drugiego. Proszę. Dziękuję. Moje pytanie do pana profesora Markowskiego jest w pewnym sensie przedłużeniem pytania mojego przedmówcy. W swoim wykładzie wspomniał pan, że humanistyka nie ma nic do spełnienia. Chyba to nie jest wyrwane z kontekstu zdanie, bo tak było powiedziane, bo to sobie zanotowałem. To jest dla mnie zupełnym zaskoczeniem, bo na przykład w polskim kontekście, no przecież wiemy, jak w naszej historii rolę spełniała literatura, zwłaszcza poezja, zwłaszcza malarstwo. I malarstwo. A jeżeli chodzi o, powiedzmy, historię powszechną na świecie, to możemy się cofnąć aż do starożytności. Pisarz Arystofanes i jego nieśmiertelna komedia Lizystrata. W czyjś sposób, prawda, tak jakże humorystyczny, jakże pokazał cały bezsens tej bratobójczej wojny peloponeskiej. No więc w tym sensie, w tym kontekście ja nie rozumiem pana zdania, że humanistyka nie ma nic do zaofiarowania. Może jeszcze przypomnę z czasów już całkiem nam bliskich, to robotnicy gdańscy w czasie strajków sierpniowych poprosili właśnie niekogo innego, a Czesława Miłosza o napisanie jakiegoś wiersza, prawda, popierającego ich zmagania o wolną Polskę. I wtedy właśnie Miłosz napisał ten piękny wiersz. Ty, który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad jego trupem wybuchając, gromadę błaznów obok siebie mając na pomieszanie dobrego i złego, nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Nie wszystko pamiętam dalej, ale no mnie... Ale poeta pamięta, to jest najważniejsze. Poeta pamięta. Lepszy by tobie świt byłby grudniowy i drzewo, i gałąź pod ciężarem zgięta. Więc to są takie przykłady, że humanistyka ma chyba coś do spełnienia. Ja mówiłem o humanistyce jako tym, co uprawiamy z profesorem Nyczem, to staramy się uprawiać. Natomiast pan mówił o sztuce, która oczywiście jest, od zawsze była dostarczycielką, wspomożycielką, jakkolwiek by nazwać, miała liczne obowiązki do spełnienia, ale też nie miała ich, dlatego że to jest jeden ze sposobów myślenia o sztuce, który pan prezentuje, ale są też inne sposoby myślenia o sztuce, które odłączają od sztuki jakąkolwiek misję, jakiekolwiek zadanie do spełnienia itd., itd. Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że nie ma jednego rozumienia sztuki, nie ma jednego rozumienia humanistyki. Moje rozumienie humanistyki, kiedy powiadam, że ona nie ma żadnej misji do spełnienia, polega na bardzo, wynika z bardzo prostego spostrzeżenia. Bardzo często się mówi, że humanistyka jest lepsza od na przykład od nauk ścisłych, dlatego że my wychowujemy ludzi na szlachetnych i światłych obywateli. Gdyby tak było, wychowawca musiałby być równie światłym i szlachetnym obywatelem, ale kiedy tak przejść korytarzami naszych wydziałów, nie wydaje się, że ten fenomen zachodzi. W związku z czym należało... Proszę? Nie, oczywiście. No mówię o tym, że to jest żądanie, którego nie jesteśmy w stanie spełnić, w związku z czym zamiast starać się spełniać niemożliwe żądania, należałoby się zająć czymś innym. Mianowicie zdefiniowaniem humanistyki na przykład jako sztuki interpretacji, która pozwala nam zrozumieć więcej, niż by się wydawało.
I wtedy już nie musimy mówić o tym, że mamy jakąś misję do spełnienia, że mamy jakiś szlachetny cel przed sobą, że coś nam przyświeca, etc., etc. I jestem za skromnym definiowaniem obszaru humanistyki jako tego obszaru, w którym dostaliśmy do ręki narzędzia, nauczyliśmy się przez wiele lat robić to, czego kto inny nie miał okazji, ale robi na swój własny sposób i my możemy na te różne sposoby ze sobą rozmawiać, tłumacząc na przykład, dlaczego to ujęcie w tym filmie jest znaczące, a nie czy ten film jest dobry, czy niedobry, albo szlachetny, albo nieszlachetny. Proszę Państwa, mam już sygnał od organizatorów, że czekają na nas kolejne wydarzenia festiwalowe, więc mamy czas tylko na jedno bardzo krótkie pytanie. Bardzo krótkie. To znaczy, ja chciałam powiedzieć tak, jeżeli nauka ma cośkolwiek do spełnienia, to ma do spełnienia we wszystkich dziedzinach nauki. Ja jestem medykiem i jeżeli w układzie krążenia przeciąć jedną tętnicę, to cały człowiek zginie. Tak samo jest w kulturze i w nauce. Jeżeli nie mamy nic do spełnienia w humanistyce, to człowiek też zginie. Także każda pliszka swój ogon chwali. Fizyk będzie mówił, że najważniejsza fizyka, matematyk, teolog i tak dalej. Człowiek jest drogą Kościoła, człowiek jest drogą nauki, całej nauki. I nie można mówić, że to nieważne, jaki będzie ten wychowawca. Bardzo ważne, jaki będzie ten wychowawca, ten humanista. Inaczej nie ma sensu istnienia. Jest po to, żeby czynił dobro, a nie zło. A jest nauką humanistyka, choćby panowie profesorzy zajmujecie się historią literatury, więc nauką. Także to dlaczego humanistyka nie jest nauką? Jest nauką i powinna spełniać rolę dobra, a nie po prostu jakichś tam wymysłów, niepotrzebnych wręcz, niepotrzebnych, szkodliwych. Dziękuję. Można bardzo krótki komentarz, bo to jest akurat, uświadomiłem sobie po pytaniu pani, coś co nas różni z Michałem. Michał jest odważniejszy i proponuje słownik, który go naraża na liczne nieporozumienia i też niekończące się polemiki, dyskusje, co ma swój walor, no bo najważniejsze jest, rozumiem, że się mówi i dyskutuje. Ja jestem pod tym względem konformistą i tu zgadzałbym się z panią, że chętnie rozszerzam zakres nauki w taki sposób, żebyśmy się tam też znaleźli. Nie tylko z tego powodu konformistycznego, ale też z paru innych. Ale to jest kwestia bardziej słownika, który pozwala zadawać inne pytania niż meritum, bo w meritum myślę nie ma między nami różnicy. Jeszcze tak odwołując się do pana wcześniejszej wypowiedzi, tak mi się przypomniało, że ten Arystofanes, słusznie pamiętany z tego, że był wspaniałym komediopisarzem, mało jest pamiętany z tego, że oddał głos za śmiercią Sokratesa właśnie, bo był konformistą i był konserwatystą i uważał, że Sokrates psuł młodzież właśnie tą, ucząc młodzież metody majeutycznej, prawda? Tego akuszerstwa intelektualnego, co jest kwintesencją, można powiedzieć, humanistycznego kształcenia, tej paidei, żeby każdy dochodził do swojego poglądu. Zdaniem Arystofanesa nie było to konieczne. Więc trzeba też pamiętać o tych ciemniejszych stronach tych osób, które uważamy za figury naszego myślenia. To tyle. Proszę Państwa, bardzo dziękuję naszym gościom, panom profesorom. Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne wydarzenia festiwalowe, które już się zaczynają. Dziękuję bardzo. Dziękuję.